Hej, cześć, witajcie. Dziennik pokładowy z dnia 8 maja 2013 roku. Jak widzicie, jest na rozładunku, stoję na firmie. Jest to firma, która się nazywa Bogey. Bogey. Tak właśnie. I tutaj właśnie mam rozładunek tych ciasteczek, które ładowałem w Szwajcarii. W Champagne miejscowości. Co tu można powiedzieć? Dzisiaj jadę od 3 w nocy, dlatego właśnie jest taka sytuacja, że kręciłem dwa dzienniki pokładowe, dzisiejszy i wczorajszy jednego dnia. Dzisiaj właśnie pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, że jakiegoś dnia nie nakręciłem dziennika pokładowego. Znaczy nie do końca, bo ujęcia, które widzieliście na wczorajszym dzienniku pokładowym, są jak najbardziej z wczoraj, ponieważ dzisiaj już tam nie byłem. Znaczy byłem, ale już tam mówię, spałem do 3, znaczy w ogóle to poszedłem spać o godzinie prawie że 12 w nocy. 3 godziny snu mam dzisiaj ledwo odhaczone, później 3 godziny jechałem, ledwo co jechałem. Musiałem jakoś, nie wiem, zająć się śpiewaniem piosenek Kid Rocka, ewentualnie coś tam sobie, jakiś film puścić. Zawsze oglądam Asterix na Olimpiadzie jak jadę, znaczy oglądam, słucham bardziej Asterix na Olimpiadzie, bardzo fajny film. Chociaż uważam, że to nie jest Asterix i Obelix, bo tam większą rolę lepszą ma Brutus niż sam Asterix i Obelix. Obelix zawsze był taki trochę niekumaty, a tutaj nagle geniusz. No dobra, ale nieważne. No i wyjechaliśmy o 3, zajechaliśmy tutaj właśnie o w pół do 10 naszego czasu. No i słuchajcie, zmienił się diametralnie widok za oknem po drugiej stronie, ponieważ w tym czasie, kiedy do was gadałem, gościu zawołał mnie na rozładunek. Musiałem rozładować te ciasteczka, rozładowałem oczywiście sam. No i była informacja, że jestem rozładowany, że co robić. A to się okazuje załadunek tutaj też, ale jutro. Jutro o 9. Także na razie mamy póki co dzień wolny. Nie taki dzień wolny, ponieważ już jadę od 3 rano, także po prostu tylko ta środa po prostu się szybciej skończy, w ten sposób powiem. Wybieram się właśnie teraz na wiochę, zobaczę jak tam wygląda, wezmę kamerę, może coś tam się nakręcić fajnego, zobaczę. W każdym bądź razie liczę na jakieś fajne widoki, bo tu taka fajna rzeka idzie, wezmę kamerkę i przejdziemy się, zobaczymy co tam w trawie piszczy. Nagrania z tego dzisiejszego dnia zobaczycie za chwilę. Po co będę kręcił dwa filmy, jak mogę to potem ładnie wszystko do kupy złożyć. Do zobaczenia na powietrzu, nad jakąś wodą. Bo widziałem bardzo fajną wodę w okolicy. Powiem wam tak, chciałem iść zobaczyć ogólnie miasto, a to się okazało, że to jest małe, zabite dechami miasteczko i za bardzo nie ma co oglądać, także wracam z powrotem do samochodu. Ogólnie jest ładnie, bardzo ładnie, widzieliście łódki jakieś do wynajęcia, jakieś pierdoły, ale tak żeby połazić, żeby coś pokazać, żeby coś zobaczyć, to raczej nie ma na co liczyć. Także wracamy do auta i składamy dziennik pokładowy.